właśnie to mleko, które ma krótki termin przydatności do spożycia. Mleko jest pasteryzowane, zawartość tłuszczu jest 3,6. No widać, nawet jest takie dość gęste. Do tego zużyję 2 żółtka. W tym będę to blendować. Mam tutaj blender, dojrzały banan właśnie, bo tu można takie dojrzałe banany kupić. To nie jest pleśniała, to jest jakaś pajęczyna. I do tego jeszcze sobie dorzucę ananasa. Powiem Wam, że to jest przepyszne. Ja do tego jeszcze w domu dodaję sobie bardzo często białko, ekstensor i kolagen w proszku, bo się fajnie miesza. Zdrówko. Oczywiście dla osób, które nie tolerują mleka krowiego, użyć sobie mleka kokosowego również.